Cześć, dzień dobry, witam się z Wami serdecznie na kolejnym Vlogmasie i dzisiaj jest 17 grudnia. Wczoraj zrobiłam pomyłkę we Vlogmasie, powiedziałam, że jest czwartek, bo myślałam ciągle o czwartku, ale to była środa. Ja już zakończyłam ten tydzień, oczywiście mam kostę. Powiem Wam, że to już koniec. Koniec tak zwanego peak time'u. Ja wiem, że jeszcze w przyszłym tygodniu muszę iść do pracy, ale to już w przyszły tydzień to już są 3 dni, to już nie jest 5 dni, więc nawet jeżeli ludzie zrobią jakieś ostatnie zakupy na ostatnią chwilę, to myślę, że tego już nie będzie aż tyle, a nawet jak będzie, to będę po prostu myślała o tym, że mam 4 dni wolnego. Także najgorszy okres uważam już za zakończony i dobrze, bo powiem Wam, ja Wam pisałam w komentarzach, że ja ogólnie Red Bulli nie piję, naprawdę od święta. Ale w grudniu piłam ich bardzo dużo, bo jednak przy śnie 4 godziny to jest ciężko tak, że tak powiem, funkcjonować. I tego Red Bulla piłam dużo, a ja nie jestem przyzwyczajona do Red Bulla takich ilości, także już dzisiaj brzuszek bardzo bolał, więc teraz fajnie akurat 2 dni, także zero Red Bulla, bo mam wolne. Ale powiem Wam, że masakra. Kupiłam sobie drugi dresik, coś mi pisze chyba mama, kupiłam sobie drugi dresik welurowy, kupiłam sobie jeden czerwony, który do mnie idzie, a wczoraj jeszcze zamówiłam czarny, bo był na promocji i sukieneczkę bordową i jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać, bo mam dużo ciuchów, które jest za dużo. Ja miałam rozmiar wcześniej 14-16, 14 u góry, 16 na dole. Teraz mam taką dwunastkę, a u góry dziesiątkę bluzek często teraz, ale taka no 10-12 dół mam zawsze większy. Także dużo ciuszków jest na mnie za dużych. Waga w ogóle jest mega fajna. Już niedługo będę mogła ogłosić, że jest to 12 kg w dół. Wiem, że 12 kg to nie jest jakiś może sukces. Ja mówię od wagi tej, której teraz startowałam, bo to, że kiedyś tam schudłam dodatkowo jeszcze 20 parę, czy tam 15 ileś, to już jest inna kwestia, bo to ja do tej pierwszej wagi nigdy w życiu nie wróciłam i nie chcę wrócić, co wyglądałam jak pomponik taki. Ale wiem, że mogłam to zrobić szybciej. Czy to dalej się odchudzam, ale po prostu wiecie, ja lubię kawy się napić i drinka i tak dalej, więc myślę, że jak na to, że po prostu patrzę na to, co uważam i co mi się, ale mi się rozmazał cień. O Jezu, tak się dotykam cały czas, przepraszam. O Jezu, ale jak? Dobra, już trudno, poczekajcie, ja będę do Was mówić, bo mnie to bardzo drażni. Teraz tutaj nic nie widzę nawet, ale jak mi się... Co mi się z tym stało? Jakoś na włosach mi się ostał. No trudno, nie zwracajcie uwagi. Zobaczcie, wygląda jakby mnie ktoś pobił. No trudno. Może się jakoś... Szkoda, że te włosy nie są na tą stronę, to jest tak zrobiła. O, może tak? Zobaczcie. Nie no, żartuję. Dobra, wracając do tematu. Wiecie, prowadziłam całkiem normalne życie i wyjście ze znajomymi, restauracje i tak dalej. Także tragedii nie ma i jeszcze się nie poddaję i zamierzam jeszcze schudnąć. Także wiecie, nie mówię ostatniego słowa. Ja w święta, jak Wam mówiłam, bardzo mało jem, nie obiadam się w ogóle nie mam nawet ciast. Także o święta jakoś specjalnie się nie boję. Więc, ale wiecie, denerwuje mnie to na oku. No ale trudno, już się mówi. Dzisiaj nie czeka nadrabianie vlogów, ale wiecie, fajnie jest to, że nie muszę się spieszyć, jutro nie musimy wcześniej wstawać, mogę spać, spać, spać. Także po tych vlogmaskach, znaczy jak nagram vloga, pójdę na dół, poćwiczę i później będę mogła sobie odpocząć po prostu i Was oglądać. Także bardzo, bardzo się cieszę, że to już koniec. Chciałam Wam pokazać produkt jeden z jednego, jeden, nie, dwa produkty, które zakończyłam. Mam nadzieję, że nie słychać Andry, bo on krzyczy, po prostu masakra. Jednym z nich jest kremik do rąk tutaj z Irisem. Ja kupiłam zestaw trzech kremików w TK Maxx, były one za 6 funtów, czyli 2 funciki za jedne. I mam jeszcze dwa do przetestowania, na razie skończyłam ten jeden, ale mogę Wam powiedzieć, że jest naprawdę fajny i one były w fajnej cenie i są bardzo fajne. Kolejna rzecz, którą przetestowałam, to jest ten body scrub. To jest druga już buteleczka, pierwszą przetestowałam z tego innego okienka. Jak wiecie, to mi starcza tylko na raz, ale jest całkiem przyjemne. Nie są najlepsze te skraby. Nie kupiłabym ich tak, jakbym kupiła kremy do rąk, które uwielbiam, czy tam błyszczyki, ale przyjemne, przyjemne.
Ale co, nie ma co. Przejdźmy sobie dzisiaj z 17. Nie chcę przedłużać, bo po prostu jestem bardzo zmęczona. A jeszcze musimy wybrać zwycięzcę. Tak, bo dzisiaj miałam wybrać. Także najpierw otwórzmy. Ja już widzę, że tutaj coś fajnego jest. Soap and Glory Mongolia Coconut. To jest body butter z kokonatem, z kokosem. Czyli wczoraj mieliśmy scrub, ale pachnie. A dzisiaj mamy masełko do ciała. O Jezu, jak pachnie pięknie na skórze. I skóra jest od razu delikatna. Strasznie się cieszę. Strasznie, strasznie. Mamy tutaj 50 ml. Fajny produkt. Zużyję na pewno. Zobaczmy sobie kart. Teraz, żeby mi humor poprawić jeszcze bardziej, bo naprawdę jestem zadowolona i szczęśliwa. Przydałby nam się kremik do rąk, ale chyba nie będzie. Tutaj 17. Liquid soap, czyli mamy mydło w płynie. Wezmę go na wyjazd, chyba że z wyjazdu będą nic. Zobaczymy, co będzie, czy nam pan odwała domek w Devon, czy nie, bo w Devon jest na levelu drugim. My jesteśmy na levelu trzecim. Niby nic jest zabronione, jest tylko advised, bo weszłam dzisiaj na stronę governmentu. Także jeżeli domek nie zostanie odwołany, to jedziemy dalej. I tak się widzimy w pracy i tak, no ale nieważne. To jest te piękne opakowanie i mamy mydełko. Także skorzystam, ale wiecie, ja tak średnio je lubię. Wolałabym kremik. Uważam, że troszeczkę za mało kremików jest w środku. Dobra, przejdźmy do number 7. Bo number 7 mi w ogóle sprawia mega radość tutaj. Coś małego. Okej. Okay. Kremik pod oczy, ale bardzo malutki, słuchajcie, eye cream hypoallergic, tylko 5 ml. Ale sobie przetestuję, szkoda tylko, że taki malutki, ale jest fajny. Także 3 produkty, 4, 5, 6, 7. Dobra, z Nyxa teraz były cały czas, co było wczoraj z Nyxa? Szminka chyba była. 17, nie wierzę, że to już koniec niedługo. Mamy cień, ale jaki podobny do tego ostatniego. Aż mam tego otwartego, bo dzisiaj się nie malowałam. Eyeshadow Bronze Goodies, zobaczcie. Tutaj Wam otworzę. Ale zaraz Wam pokażę ten, który był bodajże wczoraj, czy tam przedwczoraj. I on się nazywał Golden Bronze. Otworzę sobie. Bo jak dla mnie, to one są praktycznie, zobaczcie, bardzo minimalnie się różnią, praktycznie w ogóle. Także ten, bo on jest fajny i on się długo utrzyma, ja go mam teraz na sobie. Ten, moi drodzy, pójdzie dla Was do rozdania, bo jest naprawdę fajny cień. Szkoda właśnie tylko, że praktycznie taki sam drugi kolor jak ten, który już mieliśmy. Także na razie, słuchajcie, dzisiaj szału nie ma szału, ale nie jest też źle. 17 z Revolution. Mamy chyba róż do policzków. No comments. Tak, jest to blusher. Tutaj dobrze widać kolor. Nie będę go dotykać, bo ja różu tak średnio używam, a mam ten z number 7, który muszę sobie dobrać do swojej cery. Także ten pójdzie dla Was do rozdania. Widzicie, dzisiaj wisi na łapiecie. 1, 2, 3, 4, 5. Nie wiem, dlaczego powiedziałam to po angielsku. Teraz numer 17. Gotowi? W ogóle piszecie mi: o, Sylwia, wąchaj, wąchaj. Nie, nie będę wąchać. Coś ciężkiego. Jest tu napisane Wamisa Deep Rich Toner, czyli to jest jakiś toner 120 ml. Zawiera botaniczne rzeczy. Dla naszej, żeby zmiększyć i rozświetlić naszą skórę. Czyli mamy toner do twarzy, słuchajcie, coś fajnego. Organiczny. Ale fajny, powiem Wam. Zaraz sobie otworzymy, on jest w takim pudełeczku. Zobaczcie, takie ma drzwiczki jakby. A otwiera się go od góry, czy jak? No bo jakoś go trzeba wyciągnąć. Jest to kwiatowy toner.
głęboki, nawilżający. Ale jak to jest zamknięte? A, bo tutaj jest ten. Dobra, otwieramy. Gotowi, gotowi, gotowi. O, jaka piękna butelka, wam powiem. Śliczna jest. Wamisa. To jest jakiś dziwny produkt, ale fajny. Bardzo fajny nawet, bym powiedziała. Ta buteleczka jest szklana. Dobra, powącham. Zrobię to dla was. Zamknięty jest w środku, ale otworzę, bo jestem ciekawa. Ale ładnie pachnie. Chyba. No, pachnie faktycznie kwiatami. Ale ładnie pachnie. Powiem wam, że nie wiem, czy to nie będzie mój ulubiony produkt. On trochę pachnie tak, jak chodzę na tański masaż, na przykład właśnie gdzieś na urlopach, albo byłam w Krakowie, na Floriańskiej, tam jest takie, panie są chyba właśnie z Tajlandii. Mogę się mylić, nie pamiętam już, na jaki masaż tam chodziłam i to ciało mi takimi olejkami właśnie pachniało, jak to. Kwiatowe, orientalne bym powiedziała, ale super. Powiem wam, produkt fajowy i wydaje mi się, że pełnowymiarowy. Oczywiście nie testowany na zwierzętach. Mega jest to fajne, że te produkty nie są w ogóle testowane na zwierzętach. Jak wiecie, 3, 4, 5, 6 dla mnie jest to ważne i będę często o tym powtarzać, że jeżeli mogę, to staram się właśnie takich produktów nie używać. Nawet jeżeli są to moje ulubione marki, jak na przykład MAC, którego uwielbiałam, po prostu uwielbiałam i się zszokowałam, jak zobaczyłam, że testują i dlatego nie kupuję. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dobra, i ostatnio już sobie wyciągłam. Jest tu coś dziwnego, bo to wygląda tak. Tak jakby miękkie, jakby coś do ubrania, albo jakaś. A nie, myślałam już, że opaska. Bo to jest jakimś bubble wrap. Uwielbiam te. Też lubicie bubble wrap? Coś czuję, że mi długo schodzi do otwierania tych okienek. Miało być to szybkie. Jest to produkt Silver Skin. Omrowicza. SOS Urgent. Jest to produkt z Węgier, ale ja nie wiem, co to jest za produkt. Produkt z Węgier. Ja sobie to sprawdzę w necie zaraz. O Jezu, śmierdzi jak wazelina. O Jezu, naprawdę. Śmierdzi podobnie jak ten... Jak lekarstwo znowu. Naprawdę, jak była, kocham. Pachnie podobnie do tego mleczka, tylko że mniej intensywnie. Jest ciekawe, do czego to jest. Jak sprawdzam, czy będę oceny, ale i ceny to sobie sprawdzę i wtedy dam wam znać, czy jestem z tego zadowolona, czy nie. Teraz już lepiej. Teraz już tak nie śmierdzi. Także coraz lepiej. Słuchajcie, no te dwa ostatnie produkty są bardzo ciekawe, ale oczywiście omówimy je sobie zaraz, jak podam wam ceny i oceny. Także jeszcze się z wami nie żegnam. Pokażę wam ceny, oceny. Oczywiście będzie rozdanko. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to wiecie, co robić. Ten czerwony przycisk z napisem subscribe. Łapki w górę i komentarze u dołu. To nie znaczy łapki w dół, pamiętajcie. Było mi bardzo, bardzo miło, bo każda przybyta nowa subskrypcja sprawia mi radość. Wiem, że są osoby na YouTube, które mówią, że nie obchodzi ich to, ile subskrypcji mają, ale dla mnie jest to ważne i nie wstydzę się o tym powiedzieć. Także... pamiętajcie, subskrypcje, łapki w górę, komentarze i zaraz pokażemy rzeczy i wybierzemy sobie osobę, która wygrała, a nie rozdanie. Osoba, która wygrała, a jutro może zrobimy sobie rozdanie. Zobaczę, dam wam znać. Zresztą zobaczycie. Także żegnam się z wami tylko na chwilę tą stroną i za chwilę zobaczycie mnie z tej drugiej strony. Cześć, witam się z wami po tej stronie. Ustawiłam je w kolejności na mniej ocena do największej. Te dwie rzeczy dostały po punktów 5. Ten cień dostał wcześniej więcej punktów, ale przez to, że drugi raz dodali praktycznie taki sam cień, dlatego obniżyłam tą cenę i daję 5 punktów. I cena tego cienia to 3 funty. Mydełko 5 punktów i cena około funta. Te dwie rzeczy dałam na 7 punktów. Róż, które pewnie one kosztują około funta, tak jak mówię, ja nie sprawdzam Revolution, bo to jest ta starsza edycja, także nie wiem, co... jakie są ceny. Jeżeli chodzi o kremik pod oczy, on jest fajny. Jedyny minus tego kremu jest taki, że po prostu jest malutki, bo normalna wersja jest 15 ml, to jest 5.
i dlatego dostał tylko 7 punktów, ale sprawdzam sobie cenę. 7 punktów, a cena tego w tym rozmiarze kosztowała 6 funtów, a pełnowymiarowy kosztuje około 20 funtów. I teraz to są trzy rzeczy. Rzeczy, które dostało ode mnie po 10 punktów. Oczywiście body butter, cena około 1,50 funta za tą wielkość. Jeżeli chodzi o tą wodę, ona jest sprzedawana albo w tej wersji tutaj, która kosztuje 6 funtów, albo można kupić ją w wersji większej, która kosztuje tam jakoś 35 funtów czy 36. Uważam, że taka ilość spokojnie starczy na przetestowanie i wyrobienie sobie zdania. I teraz petarda. To jest maska, słuchajcie, Omorowicza Silver Skin Savior i to jest w wersji SOS Argent. I ta mała maseczka w tym rozmiarze kosztuje 22 funty. Także sporo. Pełnowymiarowa kosztuje chyba 69 funtów, także też sporo. Mega się cieszę, uwielbiam maseczki. Takiej drogiej maseczki bym w życiu nie kupiła, dlatego jestem bardzo ciekawa. Także już nie muszę nawet mówić, że na 100% to jest mój produkt number one. Chociaż z tego olejku też się mega cieszę, ale to jest number one, czyli Look Fantastic po raz kolejny wygrywa odcinek, jak dla mnie. A jeżeli miałabym odrzucić, to odrzuciłabym liquid soap po prostu. Takie moje zdanie. Oczywiście czekam na komentarze wasze, co wyście by zostawili, a co byście wyrzucili, gdybyście mogli pozbyć się tylko jednej rzeczy. Gdybyście mogli uchować tylko jedną rzecz i wywalić jedną rzecz. Czekam w komentarze poniżej, a teraz wybierzmy sobie zwycięzcę konkursu. Strona jest już załadowana. Pamiętamy, żeby wziąć udział w konkursie, trzeba było napisać, który kalendarz jest waszym ulubionym. Gdzie tutaj jest ten start? Tutaj. Także nie ma co zwlekać. Wybieramy. Patrzymy, 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 patrzymy. 30 w diep. Ja tam oglądam zawsze przed spaniem, choć nie komentuję za to, że jest panią jak długo. Długo. Pozdrawiam. No, fajnie, że jest komentarz, ale niestety nie ma wybieranego kalendarza adwentowego, także idziemy dalej. Idziemy dalej. Szukamy. Pick another winner. Który napisał hasło konkursowe, czyli najlepszy kalendarz. Miss Agi. Echo King, świetna marka, miałam dwie rzeczy i trzecia czeka w kolejce i dwie się sprawdziły, super. Kochana, nie brałaś udziału, ale słuchajcie, przy okazji polecam kanał, po prostu jest rewelacyjna dziewczyna, kobieta, także wpadajcie do niej na kanał. Szukamy razem. Mówią, że do 3 razy sztuka, także zobaczymy. Mro Chanel, łapka czwarta i Lukam. No niestety nie, czwarty raz. Aneta Czereba. Oczywiście biorę udział. Moim ulubionym jest Look Fantastic. Myślę, że kosmetyki są fajne jakościowo i można poznać nowe marki. Fajna sprawa, Secret Santa. Szkoda, że u mnie w pracy nie ma tak fajnego tematu. Super się cieszę, kochana. Ja chyba mam twój adres, jak się nie mylę, ale weź mi, wyślij go drugi raz, bo nie jestem pewna, bo ja mam oczywiście sklerozę. Także gratuluję, wygrałaś u mnie w rozdaniu. Cieszę się bardzo, bo Aneta jest ze mną zawsze. Także kochana, gratuluję i proszę cię, wyślij mi dziś albo jutro adres. Ja myślę, że ty dziś, pewnie jutro napiszesz mi, wtedy będę mogła od razu wysłać z poprzednią paczuszką, która jest już spakowana. I ta druga czeka, a jutro zapraszam was, kochani, na kolejne rozdanie. Stwierdziłam, że jutro zrobimy, także jeżeli dzisiaj nie wygraliście, to jest jeszcze okazja. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, miłej nocy wam życzę, pa!